Chyba każde miasto w Polsce może pochwalić się jakimś zabytkiem, jednak nie każde może poszczycić się tym, że miało swoją kopalnię soli. A tak właśnie jest w przypadku Tuchowa, w którym niegdyś wydobywano sól. Zapraszam na kolejny, bardzo ciekawy odcinek programu Czy wiesz, że? Nie wszyscy mieszkańcy naszego regionu może wiedzą, ale w Tuchowie kiedyś istniała kopalnia soli. Co o niej wiemy? W zapiskach historycznych jest bardzo niewiele informacji odnośnie kopalni. No, na pewno trzeba zacząć od tego, iż kopalnia, właścicielami Tuchowa byli wówczas benedyktyni. I oni starali się uzyskać prawa miejskie dla naszego miasta. W dużej mierze do tego, że Tuchów otrzymał prawa miejskie, przyczyniła się właśnie sól, która znajdowała się w Tuchowie, a konkretnie właśnie kopalnia soli. Jak w starych dokumentach jest zapisane, w roku 1315 odnaleziono sól w Tuchowie. I później ta informacja i to, że ta sól była, no wiadomo, wpłynęła bardzo pozytywnie na rozwój miasta, na to, iż tutaj przez Tuchów ciągła się szlak kupiecki, więc zaopatrywano się w Tuchowie właśnie w tą sól. Najwięcej, myślę, można uzyskać informacji odnośnie kopalni soli z aktu nadania praw miejskich, który Tuchów uzyskał w 1340 roku. Właśnie akt ten został nadany przez Kazimierza Wielkiego i on właśnie został nadany w dużej mierze benedyktynom dzięki temu, że w Tuchowie była sól, ponieważ wtedy był to bardzo drogi minerał i król no, chciał jakoś w jakiś sposób też docenić to. Ja może odczytam treść tego aktu nadania, który poświęcony jest właśnie soli i w Tuchowskiej. Ponadto dla polepszenia bytu klasztoru tynieckiego, a także dla pożytku królestwa naszego, nadajemy oraz przekazujemy temuż panu opatowi kopalnię soli, która pospolicie nazywa się Zachta. W tejże wsi czy mieście, jak wyżej, było wzmiankowane z prawem wydobywania za pomocą własnych robotników oraz nakładów pieniężnych z wszelką władzą. A gdyby z tejże kopalni soli taż będzie wydobywana, wówczas pan opat co tydzień w dzień sobotni powinien otrzymać jedną grzywnę za prawo wydobycia soli, co nazywa się Berkracht i to na zawsze oraz jego następcy. Gdyby zaś znalazło się tam więcej kopalin soli, zachowujemy ją dla siebie, z których żupowanowie do tego ustanowieni tegoż dnia, jak wyżej temuż panu opatowi oraz jego następcom są zobowiązani, wypłacać drugą grzywnę. Tę kopalnię będą miały te same prawa, co inne kopalnie królewskie, jak w Bochni i Wieliczce, posiadają i korzystają z nich. Jako świadectwo tegoż i dla większej pewności nakazaliśmy spisać ten dokument i umocnić naszą pieczęcią. No i tutaj praktycznie jest wszystko powiedziane odnośnie kopalni w Tuchowie. Tak jak widać, było to bardzo ważne dla króla i dla opata tynieckiego, Bogusława, który właśnie starał się o to, aby Tuchów otrzymał prawa miejskie. Czy wiemy, w którym miejscu znajdowała się ta kopalnia? Tak. Pisma wszystkie mówią i również no, z mowy takiej przez ludzi. Znajduje się, jak wjeżdżamy do Tuchowa, po lewej stronie
jest taka skarpa obrośnięta drzewami. To ta góra i na niej później tam w dalszej części stoi ochronka sióstr służebniczych. W tym rejonie znajdowała się kopalnia soli. Jeszcze należy też podać, że w XV wieku o kopalni soli wspominał Jan Długosz, że istnieje i że istnieją sklepy solne w Tuchowie. Wzmianka również w dokumentach jest w 1536 roku o właśnie jatkach solnych. Natomiast, no, tak jak pisma mówią, do połowy XVII wieku ta kopalnia była czynna. Jeszcze jest wzmianka jedna, którą napisał ojciec Szczygielski. Wspominał on, iż kopalnia w 1668 roku, już niestety o niej już zapomniano i uległa zniszczeniu. W Podłowskiej kopalni soli niestety nie mamy wielu wzmianek, ale co pani o niej słyszała? Ja o kopalni w Tuchowie słyszałam właściwie od najmłodszych lat, ponieważ jestem tuchowianką. I tutaj takie głosy słyszałam od dziecka, że taka kopalnia była u nas tutaj w Tuchowie, w okolicach ulicy Zielonej, Ochronki, albo na skarpie blisko parafii Świętego Jakuba. No do dziś jednak nikt tych takich konkretnych dowodów, śladów nie odnalazł. Ale ta historia jest żywa tutaj wśród mieszkańców Tuchowa i no wierzymy, że to nie tylko legenda, ale rzeczywiście tak było. Jest legenda, która mówi o tym, że dawny mieszkaniec, średniowieczny mieszkaniec Tuchowa, wsi, osady Tuchów, odnalazł w polu kamień, który był lizany przez zwierzęta. I od tego w zasadzie zaczęła się historia kopalni, zaczęła się historia soli. Właśnie tutaj w Tuchowie. Aby dokładniej zrozumieć, musimy się cofnąć do okresu średniowiecza. Mamy przełom XIII-XIV wieku, gdzie średniowieczne górnictwo w Polsce dopiero się rozwija, więc jakby jest ono trudne z racji tego, że też narzędzia służące do wydobycia kruszców, czy to właśnie soli, są bardzo prymitywne, więc praca tych górników jest ciężka. I też nie mamy dużo zapisków i udokumentowań dotyczących właśnie tej kopalni tutaj w Tuchowie. Jest mapa w kopalni soli w Wieliczce, na której zaznaczona jest kopalnia i na której jest informacja o pokładach soli, które właśnie tutaj były w okolicach Tuchowa, Tarnowa. Niestety nie wiemy, jak wyglądała tuchowska kopalnia soli, ale właśnie jak wyglądają takie stare kopalnie? A więc stare kopalnie wyglądają w następujący sposób. Przede wszystkim chodniki kute ręcznie przy pomocy, tak jak mówiłem, bardzo prymitywnych narzędzi, tak zwanego perlika i żelazka. Jest to odpowiednik dzisiejszego po prostu młota i kilofa. Więc chodniki wąskie, wysokie. Przede wszystkim obudowa górnicza była z drzewa, dlatego że tylko wtedy takie były możliwości zabezpieczenia tego wyrobiska przed zawaleniem się. Praca też takiego górnika była ciężka. Musimy pamiętać, że przy pomocy ręcznych narzędzi taki górnik był w stanie się posunąć w wykuwaniu takiego chodnika, wydobywaniu tej soli około 2 cm dziennie. Więc około 4 metrów miesięcznie. W dzisiejszych czasach jest to praktycznie nie do pomyślenia, byłoby to nieopłacalne. Na tamte czasy, gdzie sól była bardzo cenna, to też wydobycie jej było
bardzo ważne dla generalnie gospodarki państwa polskiego, gospodarki kraju. Wtedy, gdy właśnie istniała kopalnia, bardzo prężnie rozwijał się handel w Tuchowie. Przyjeżdżali kupcy, którzy kupowali, właśnie zaopatrywali się w ten sól. Ta sól służyła do konserwacji mięsa, do konserwacji skór. Było to bardzo minerał wówczas bardzo cenny. A czy zachowały się jakieś pozostałości kopalni? Z rozmów ludzkich, jakie przeprowadzałem w Tuchowie z mieszkańcami, zdarzało się, że podczas kopania fundamentów wydobywano belki w soli. Również słyszałem, że w niektórych miejscach wybija solanka w tej okolicy tej właśnie góry. A czy jest jakaś możliwość, że możemy na przykład sami na własną rękę poszukiwać takich kopalni, czy raczej jest to niemożliwe? Możemy poszukiwać, ale w przypadku kopalni w Tuchowie, no, ślady jej są dość mocno zatarte przez zabudowę, która się mocno rozwinęła. Bardzo słabo udokumentowanie jej w zapiskach. No, poszukiwanie jej po prostu na własną rękę jest bardzo trudne. Natomiast też jakby samo znalezienie jej, kiedy nie ma śladów nawet na zewnątrz żadnych, które mogłyby sugerować, że kopalnia dokładnie zajmuje się w tym miejscu, gdzie ślady jakiejś sztolni, jakiegoś szybu, które mogłyby sugerować, że w tym miejscu się znajdowała kopalnia, na dzień dzisiejszy nie istnieją tutaj w Tuchowie. Czy ten fakt, że wydobywano kiedyś tutaj sól, stanowi może jakiś element promocji miasta? Zaczynamy wracać do tej historii. Przez wiele lat jakby ona troszeczkę przygasła, przycichła, ale uważamy, że to jest bardzo ważna rzecz, bo dawniej w tych wiekach XIII-XIV sól była jakby ważnym elementem w danym miejscu. Tutaj ten szlak solny przez Tuchów wiódł i dzięki temu też ten Tuchów się rozwijał. Dlatego my wracamy do historii i oprócz poszukiwań tych śladów historycznych, już w tej chwili sól wykorzystaliśmy na naszym tuku solnym, czyli takiej regionalnej bułeczce, która jest posypana grubą solą, taką gruboziarnistą, właśnie kojarzącą się z tą kopalnią soli. A czy mieszkańcy miasta wciąż pamiętają właśnie o tej kopalni? Tak się słyszy, że wciąż jest ta żywa kopalnia tutaj? Właściwie ta historia jest przekazywana też zawsze najmłodszemu pokoleniu. Tak jak ja usłyszałam, jak byłam mała, w tej chwili też dzieci słyszą. No, jest to też ciekawostka, więc to małe pokolenie też jakby chłonie. To są właśnie takie elementy, które najłatwiej przekazać dzieciom, żeby pamiętały i żeby one też były zaciekawione tą swoją historią lokalną. A czy wiemy tak na przykład w skali kraju, czy się zachowały takie stare kopalnie właśnie? Tak, bardzo dużo kopalni takich starych, średniowiecznych jest. No, oczywiście są w różnym stanie, ale jest. Tutaj głównie jest to Dolny Śląsk, gdzie można powiedzieć, że jest to kolebka średniowiecznego górnictwa, Olkusz, gdzie było wydobywane rudy srebra ołowiu, średniowieczna kopalnia właśnie srebra w Górach Sowich, czy konkretnie w Walimiu, czy kopalnia Maria Agnes, ale tak jak mówię, to są resztki z tych kopalni, to są odcinki, które można osobiście po prostu spenetrować, zobaczyć kilkudziesięciometrowe, bardzo niebezpieczne zresztą do zwiedzania. Tuchowcy artyści często przedstawiają wizję kopalni tak, jak mogła wyglądać ich oczami, prawda? Tak, właśnie posiadamy w Tuchowskim Muzeum
wystawę poświęconą Lucji Radwan, artystce tuchowskiej, która również miała wystawy międzynarodowe. I ona bardzo interesuje się grotami, bo jest grotołazem tak samo. Dlatego namalowała wizję, swoją wizję, jak według niej wyglądała kopalnia kiedyś, kopalnia soli w Tuchowie. Myślę, że też mieszkańcy miasta powinni być dumni, gdyż no, nie ukrywajmy, nie wszystkie miasta w Polsce mogą się pochwalić, że miały albo mają swoją kopalnię soli. Dokładnie tak. Wiemy, że no, słynna dzisiaj Wieliczka, czy wiele innych takich miejsc w kraju i za granicą, to są po prostu skarby dzisiaj. Oczywiście tam te namacalne dowody są i można je oglądać, więc jest łatwiej. No ale cóż, poszukujemy śladów w każdych dokumentach. Może kiedyś jakieś badania też tutaj nastąpią. Chcemy, żeby wszyscy o tym wiedzieli, że tak, jest to jedna z rzeczy, która wyróżnia Tuchów w naszej okolicy. Trzeba przyznać, że nasz region to prawdziwa kopalnia ciekawych tematów. Zapraszam na kolejne odcinki programu Czy wiesz, że? Z Tarnowa i regionu.